Zaczynamy. Witamy w kolejnym programie Opalica Mówi. Dzisiaj naszym gościem jest Patryk Linka, poznański wokalista. Właśnie, dlaczego poznański? Przede wszystkim pan. Wiesz co, poznański, bo tam żyję już od 8 lat i jakby tam tworzę muzykę i tam gram, także może być dlatego poznański. Ale pochodzę z Kopanek, jakby nie wypieram się, nie wypieram się tego. Nie wypieram się. Gdzieś tam wyczytałem, że śpiewasz od 7 roku życia. Na czym zaczynałeś tutaj u nas? Zaczynałem jeszcze w swoim domu, w Kopankach, gdzie podśpiewywałem sobie i gdzieś powoli coraz większa liczba osób mnie słyszała przez sąsiadów po coraz dalsze jakieś kroki typu właśnie gimnazjum w Opalnicy, do którego chodziłem. Także w gimnazjum zaczęła się przygoda z gitarą, na której zacząłem grać i jakby tam był cały początek tej historii. Ale samo podejście zawodowe do muzyki, jakby te początki takie poważnego tworzenia muzyki, zaczęły się w Poznaniu. Także cała ta moja kariera muzyczna, że tak powiem, zaczęła się pod koniec pierwszej liceum, kiedy w Poznaniu. No właśnie, bo interesuje mnie, jak wyglądała twoja droga. Co początkujący młody chłopak, który chce zacząć śpiewać, może zrobić w Opalnicy, żeby dojść do, żeby zacząć spełniać swoje marzenia? Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba chcieć. To jest bardzo ważne, że jeśli się wydaje ci się, że coś ci idzie i zaczyna to odgrywać coraz większą rolę w twoim życiu samo z siebie, tak jak było to u mnie, gdzieś tam naturalnie chciałem tą gitarę. Nie było tak, że o, od dzisiaj będę grał, tylko gdzieś naturalnie przez to śpiewanie, przez kolejne etapy w życiu chciałem robić tą muzykę. I w pewnym momencie, jak już wiesz, że chcesz to robić, to już nie ma co się zastanawiać, trzeba położyć wszystko na jedną kartę. Ja tak zrobiłem. Zrezygnowałem z uczenia się jakoś tam specjalnie w liceum, a położyłem naprawdę kartę pod tytułem ja chcę robić muzykę. Nie zależy mi na karierze pana w biurze, czy też w banku, ja chcę być muzykiem. I jakby w tym momencie, to było chyba w okolicach drugiej liceum, stwierdziłem, że to jest to, co chcę robić w życiu. I nie chcę robić naprawdę nic innego. Czyli póki co nie zmieniasz swoich marzeń, postanowień? Nie, nie zmieniam marzeń, postanowień i jak do tej pory udało mi się cały czas żyć i być związanym tylko i wyłącznie z muzyką. Wiem, że życie artysty jest dość trudnym życiem. Czyli naprawdę nigdy nie pomagałeś sobie jakąkolwiek inną pracą? Na samym początku pracowałem gdzieś tam, próbowałem pracy w gastronomii. Bo jest to najłatwiejsza praca dla kogoś, kto kończy liceum i chce zarobić sobie jakieś pieniądze, ale to była praca tylko po to, żeby robić muzykę. Pracowałem tylko i wyłącznie tyle, żeby móc przeżyć, ale żeby robić muzykę. Bardziej dla mnie było ważne to, żeby pójść na próbę, nie zarabiać pieniądze po to, żeby mieć ich dużo i spełniać jakieś tam swoje inne marzenia. Nie, zarabiałem tylko po to, żeby egzystować do robienia muzyki. I to był taki etap na samym początku. Traktowałeś to jako kolejny krok do osiągnięcia twojego celu. Tak. Później zacząłem pracować, stwierdziłem, że chcę pracować bliżej muzyki, zacząłem pracować jako prowadzący karaoke. Ale już byłem już pracowałem w branży, powiedzmy, że pseudomuzycznej. Doskonale pamiętam tę imprezę, byłam w jednej zapanieckiej knajp, no jest to wspólne. To już w kolejnym etapie, ale tak rzeczywiście odbywało się w Opalnicy, także to był taki też mój powrót do Opalnicy troszeczkę po tych czasach poznańskich, kiedy ja siedziałem w liceum, nie było mnie tutaj. Te opalenickie imprezy też były dla mnie fajne, bo mogłem wrócić do starych znajomych, gdzie na co dzień jednak nie było czasu na to, żeby przyjechać, jednak praca tam i zespół tam spowodowały, że nie było czasu na odwiedzanie Opalnicy. No właśnie, oprócz tego, że śpiewasz, jeszcze jesteś menadżerem artystycznym w jednym z poznańskich wiodących klubów. Tak, jestem menadżerem muzycznym od 2 lat i jakby tutaj też to jest dość duży zwrot w mojej karierze, pozamuzycznej, jakby nie związanej ze śpiewaniem, ale był to fajny krok, bo dalej pracuję w branży muzycznej i teraz już bliżej, już nie jest to pseudo branża muzyczna jak karaoke, teraz już jestem menadżerem muzycznym, pracuję od drugiej strony, teraz ja czytam te maile, które kiedyś sam wysyłałem jako młody zespół, także jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Jest to praca, w której cały czas się rozwijam, cały czas poznaję nowych ludzi. No właśnie, czym różni się tak naprawdę życie takiej wielkomiejskiej knajpy, a knajpy w takim małym naszym miasteczku? To już zdanie.
knajp w większym mieście, tak jak Poznań i Wrocław, gdzie obecnie pracuję. Zwłaszcza te funkcjonujące na płycie rynku mają troszeczkę inny target. Tutaj knajpa jest targetowana pod ludzi, którzy tam są turystami, którzy są gośćmi targowymi. I taka knajpa może funkcjonować na zupełnie innym polu, wiesz, zawsze ma jakichś odbiorców. A knajpa w małym mieście musi się czymś wyróżniać, musi być zachęcająca cenowo, musi być tutaj ciężko zrobić coś nijakiego. W Poznaniu możesz zrobić coś nijakiego, czy w każdym dużym mieście i zawsze znajdzie się na to odbiorca, bo miasto jest duże. W małym mieście te knajpy mają ciężkie życie, nie mogą narzucać za dużej marży. Jest to ciężkie. Muszą trafiać do wszystkich niż targetować sobie ludzi w takim małym mieście. Z perspektywy, nie wiem, powiedzmy biznesmena, posiadanie knajpy w małym mieście chyba jest lepsze z tego względu, że i tak wszyscy muszą do ciebie przyjść. Wydaje mi się, że jeśli ja miałbym otwierać restaurację, co obiecałem sobie, że nigdy nie wejdę w rynek gastronomii, to otworzyłbym ją w dużym mieście. Duże miasto zapewnia mi mniej więcej stały dochód, stałą liczbę klientów. Oczywiście idzie za tym reklama, wszystko co robisz jest droższe w dużym mieście, ale przychody też są o wiele większe. Czyli życie w dużym mieście tak naprawdę jest prostsze? Nie powiedziałbym, że życie w dużym mieście jest prostsze. W dużym mieście trzeba znaleźć pomysł na siebie. Odmowy, nie? Wiesz co, w każdym mieście, w każdym miejscu, gdzie jesteś, musisz mieć pomysł na siebie, ale w dużym mieście, jeśli chcesz zarabiać normalne pieniądze, to musisz być lepszy od tych 300 osób, które startują na to stanowisko. A w małym mieście musisz być lepszy od 20 osób, 10. Dobrze, wróćmy do twojej przygody z muzyką. Doskonale pamiętam cię z czasów, kiedy miałeś 18-19 lat. Miałeś wtedy dość ciekawy projekt muzyczny. Opowiesz nam trochę o nim? Tak, to był mój pierwszy zespół rockowy, dzięki któremu zaczęła się moja przygoda w ogóle ze śpiewaniem. Ja na samym początku byłem tam gitarzystą i nie marzyłem o śpiewaniu i po którymś koncercie ktoś podszedł i stwierdził, a może zamiast tych chórków, które śpiewasz, przejdziesz na wokal. I gdzieś tak zostało. I tu zaczęła się cała moja przygoda ze śpiewaniem. No i kiedy zespół już był, powiedzmy, że gotowy, jak nam się wtedy wydawało, to zaczęliśmy grać koncerty po miastach, z których byliśmy. Część była z Poznania, ktoś był z Koziegów, ktoś był z Czerwonaka, ja byłem stąd. Więc pierwszy pomysł, żeby zagrać w Opalinicy i graliśmy w słynnym Regencie, którego już chyba dzisiaj nie ma. Koncerty w Regencie naprawdę wspominam z dużym uśmiechem na twarzy, było przesudnie, to były te początki. Później był koncert w Opalinicy w Domu Kultury, później zagraliśmy jakiś koncert w Kopankach, w ogóle co było dla mnie już totalnym absurdem. Ale wtedy wydawało mi się, że to jest ten moment, że wiesz, o, robię karierę, będę muzykiem i do końca życia będę muzykiem. I jak życie zweryfikowało, już teraz tak myślę, wiesz, muzyka już teraz jest dla mnie super przyjemnością i nie mam parcia na to, żeby zostać wokalistą, żeby mnie wszyscy rozpoznawali, znali, żeby z tego zarabiać głównie pieniądze. To ma być moja przyjemność. Także ten program jest dla mnie takim fajnym odświeżeniem tego, co robiłem wcześniej i być może popchnie to do kolejnych projektów muzycznych, które gdzieś powoli kwitną w mojej głowie na nowo, bo przeżyłem już jakiś okres wypalenia muzycznego. Zostanie jeszcze przy temacie twojego pierwszego zespołu. On był dla mnie o tyle ciekawy, że wszyscy ci ludzie, którzy chcieli w Opalinicy związać się z muzyką, już mniejsza o to, czy im wyszło, czy nie, ale oni wszyscy spotkali się wokół Domu Kultury. Ten twój zespół zdecydowanie nie był wokół Domu Kultury. Bo mój zespół był z Poznania. Mój zespół, znaczy był związany z Domem Kultury, tylko nie był związany z Domem Kultury w Opalinicy. Mój zespół zaczął się w garażu, ale później te warunki przestały nam odpowiadać. I dostaliśmy propozycję grania w Domu Kultury w Czerwonaku, którego nie mieliśmy daleko, z tych Koziegów chodziliśmy sobie pieszo. I współpracowaliśmy z tym Domem Kultury przez długi, długi czas.
Więc uważam, że Dom Kultury jest ważną rzeczą na etapie każdego muzyka, przynajmniej jakimś. Nie mówię, że każdy musi tam siedzieć 2 lata czy 3, ale jest to etap, przez który warto przejść. Dom Kultury może coś ci dać. Czyli warto zachęcić młodych ludzi do korzystania. Warto zachęcić do korzystania z zajęć Domu Kultury. Tym bardziej, że z tego co wiem, w większości Domów Kultury zawsze jest jakiś program muzyczny. Czyli można i się uczyć grać na gitarze, czy są zajęcia ze śpiewu. Wiem, że w Domu Kultury w Czerwonaku były takie zajęcia, z których ja skorzystałem może 2 razy, bo wtedy wydawało mi się, że wiesz, że śpiewam i że jestem rockmanem i mam długie włosy, dotąd w ogóle było super. Aczkolwiek teraz żałuję bardzo, że w latach, kiedy ja chodziłem do gimnazjum czy do podstawówki, w Domu Kultury w Opaleńcy nie było, przynajmniej ja nie wiem, ale raczej nie było żadnych lekcji śpiewu, żadnych lekcji właśnie związanych z muzyką. Wydaje mi się, że jest w błędzie. Tak? Ja nie słyszałem nigdy o jakiejś emisji głosu w Domu Kultury. I tak naprawdę styczność z takimi zajęciami i chęć do tego przyszła do mnie o wiele później. I bardzo żałuję, że nie miałem okazji chodzenia do szkoły muzycznej jako dziecko, więc ten Dom Kultury mógł być takim miejscem, które mogło mnie popchnąć do tej muzyki trochę szybciej. Bo jednak kiedy już jesteś starszy, to nie chcesz się siadać do fortepianu i uczyć się na nim grać, a teraz mógłbym na nim grać, więc... Od jakiegoś czasu bierzesz udział w programie Voice of Poland? Wiem, że to nie jest twój pierwszy kontakt z telewizją, ale strasznie ciekawi mnie, jak ten program wygląda od środka. Mnie też strasznie ciekawiło, jak to wygląda od środka i dlatego wybrałem się do tego programu. Był to jeden z powodów, bo branża muzyczna jest dla mnie znana już z kilku miejsc, z punktu menedżera, z punktu widzenia menedżera, z punktu bycia wokalistą, z punktu grania w zespole, więc byłem ciekawy, jak to wygląda tam. I mogę ci powiedzieć, że jest dużo ciekawych rzeczy, o których nie miałem pojęcia, jak wygląda montaż, jak to wszystko wygląda od środka, ile tak naprawdę udzielasz wywiadów, które później są montowane w totalnie coś innego, pod zupełnie inne wideo, bez twojej twarzy, i to nagle nabiera zupełnie innego wymiaru. Także trochę trzeba uważać na to, co się mówi i myśleć o tym, co z tego może wyjść. Ale poznałem też wiele świetnych ludzi, których wy nie widzicie w kamerze i których serdecznie pozdrawiam, którzy nas tam wspierają. Są to dźwiękowcy, są to realizatorzy, są to oświetleniowcy, są to make-upistki, które nas malują do tej telewizji, bo nie możesz świecić się w kamerze. Więc jest to naprawdę cały taki świat ludzi, których nie widać w kamerze, a tak naprawdę w kamerze widzimy szczyt góry lodowej. To jest to jury, to jesteśmy my jako uczestnicy, a za tym wszystkim stoi naprawdę fajna ekipa, fajnych ludzi z pasją, którzy nas tam naprawdę wspierają. Program jest bardzo popularny. Czy zdarzyło ci się zostać rozpoznany na ulicy? Tak, zdarzyło się kilka śmiesznych sytuacji. Wspominam śmiesznie jedną sytuację, kiedy stoję w jednym z klubów poznańskich i za plecami słyszę szepty, które sprawiają, że wiem, że ktoś chyba mnie poznał, po czym ktoś zaczyna krzyczeć moje imię w dość specyficzny sposób, takie Marek! Po czym słyszę, nie odwrócił się, to nie on. więc była to dla mnie taka śmieszna sytuacja. Ja chyba sobie jeszcze nie do końca radzę z takim rozpoznawaniem na ulicy. I kiedy ktoś do mnie podchodzi i gratuluje, to raczej się peszę delikatnie i nie przyjmuję tego z takim luzem, jak powinienem to przyjąć, tylko raczej tak, o fajnie, miło, dziękuję. Nie? No właśnie, program za chwilę się skończy. Jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Program kończy się w okolicach końca listopada. Też nie wiadomo, w którym momencie jakby odpadnę. Że to może być, każdy etap jest jakby moim ostatnim, tak do niego podchodzę. Powoli planuję płytę. Mówię powoli, bo płyta to jednak efekt jakiegoś okresu pracy, a nie zrobienia tego w miesiąc. Będzie to płyta solowa? Będzie to płyta solowa, składam swój zespół. Jeszcze nie wiem, czy będzie to pod moim imieniem i nazwiskiem i zespół, czy jakkolwiek będzie się to nazywało, ale już wiem, że
troszeczkę odejdę od klimatów, które robiłem przez ostatnie kilka lat i już szykuję singla, także jak dobrze pójdzie, to w okolicach grudnia pierwszy singiel na pewno na YouTubie, a gdzie dalej, to już zobaczymy, jakie drogi się po programie tworzą. W takim razie życzę Ci powodzenia. Bardzo Ci dziękuję za udział w programie. No i zapraszam na kolejne odcinki, o Państwa mówię. Dziękuję bardzo.